Powiedziałam przecież, garbarnia. Bo słabo słyszę, mam na jedno ucho. Proszę pani, uwiąz słuchowy. Proszę pani, Quasimodo z tej strony. Chciałem się dowiedzieć, ile kosztuje taki zabieg. No? Ale ile co kosztuje? Zabieg odgarbienia. Ale my nie prowadzimy usług, proszę pana. Pan chce swoją surową skórę wyprawić, tak? Znaczy, chcę, może powiem, o co chodzi. Ja, proszę pani, pracuję jako dzwonnik w katedrze. Jestem, chodziło o to, tu mi poradzono, żebym się zwrócił do państwa. Chodzi o następujący zabieg. Ja, proszę pani, mam, garbaty jestem, mam z tyłu takie plecy całe wykrzywione, garbaty jestem. Jak ciągnę za sznur, proszę pani, to jestem tam zaraz pod tym dzwonem, nie? To dzwonek się trochę rozkołysze, a ja chcę przejść, bo tam takie schodki są. To mi, proszę pani, tak pierdutki mi w plecy, proszę pana, proszę pani, na garbie mi się zatrzymuje dzwon. Chciałem jakoś zabieg coś zrobić, żeby bez tego być już. Ale ja nie rozumiem, to znaczy pan ma jakąś surową skórę i chce pan ją wygarbować? Zaraz chwileczkę, ja mam na sobie, prawda? Z tyłu, na plecach, mam garb. Ale to pan chyba pomylił, musi pan do jakiegoś lekarza zadzwonić, a nie do zakładu garbarskiego. Garbarnia to, proszę pana, jest od tego, że wyprawia skóry, albo licowe, albo futerkowe. I z tych skór albo pan robi buty, albo szyje pan odzież. No futerkowe, bo ten taki obłoczony jest. No tak. Ale chyba się nie rozumiemy. Trzeba tylko w drugą stronę, prawda? Bo państwo robicie zabieg garbowania, prawda? To się nie nazywa zabieg. Albo się skóry garbuje, albo się je odgarbowuje, nie chodzi o to drugie właśnie. Nie prowadzimy usług. Czyli to nie, ja rozumiem, czyli wy już takie garby gotowe robicie. A nie, że ktoś przyjdzie, nie. To odgarbować. Nie. A kto by nie mógł odgarbować? Nie wiem, musi pan dzwonić i pytać. Nie mam pojęcia. Pani doradziła, bo pani na pewno się zna w branży tu. Żeby znaleźć pana, kogoś, to się tak zabieg zmienia z dnia na dzień, że naprawdę musi pan po prostu dzwonić i pytać, kto panu taką usługę.